Plotki okazały się prawdą. Katarzyna Cichopek dostała nową pracę. Katarzyna Cichopek wraca do stacji, w której pracowała 14 lat temu. Pierwszym krokiem w tym powrocie jest Sopocki Festiwal, gdzie aktorka ma poprowadzić jeden z koncertów. Znamy szczegóły. Katarzyna Cichopek przez ostatnie lata była twarzą Pytania na Śniadanie, programu emitowanego przez TVP, gdzie współprowadziła go ze swoim ukochanym Maciejem Kurzajewskim. Para jednak straciła pracę po zmianach w stacji, co wywołało falę spekulacji na temat ich przyszłości w mediach. Jednak teraz aktorka może pochwalić się nową fuchą. Plotki okazały się prawdą. Katarzyna Cichopek dostała nową pracę. Pogłoski o powrocie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego do telewizji krążą już od kilku miesięcy. Ostatnio pojawiły się informacje, że prezenter telewizyjny może zatańczyć na parkiecie 15. edycji Tańca z Gwiazdami. Teraz dowiadujemy się, że Cichopek powróci do stacji, która przyniosła jej popularność. Aktorka ponownie stanie przed kamerami Polsatu, tym razem jako prowadząca Sopockiego Festiwalu. Kasia została zaproszona jako współprowadząca jubileusz Majki Jeżowskiej i to zaproszenie przyjęła. Będzie to dla niej powrót na deski Opery Leśnej po 14-letniej przerwie w Polsacie. W 2010 roku prowadziła w Sopockim Amfiteatrze festiwal Top Trendy, przekazała menadżer celebrytki w rozmowie z Pomponikiem. Katarzyna Cichopek prowadziła kilka edycji festiwalu w Sopocie w latach 2006-2008 oraz w 2010 roku. Patryk Wolski zdradził również, że aktorka jest bardzo zadowolona z propozycji współpracy przy koncercie Majki Jeżowskiej.